Dzień dobry Państwu. No dzisiaj to troszeczkę pofilozofujemy, chociaż czas taki jakby letni. No dlaczego? Dlatego, że proszę Państwa, świadomość filozofii daje pogodę ducha. Znaczy, kiedy człowiek, filozofowie, no również i ginęli, ale świadomość jakby wiedzy i mądrości daje pogodę ducha w czasach trudnych i pokazuje ułudę władzy doczesnej. Na przykład i pozwala przetrwać takie osobniki. Bo, no proszę Państwa, no to jest, dla wielu się staje oczywiste, że chociażby taki Tusk, no to cóż, no najlepiej to trzeba by go jakoś oszczędzić, zamknąć w jakimś, prawda, takim ogródku jordanowskim, żeby sobie tam z dzieciakami w piłkę kopał, bo inaczej to sobie krzywdę zrobi. No ja uważam, że no w którymś momencie nie wytrzyma psychicznie. No to ja tak tylko mówię. Więc takich osobników należy po prostu przetrzymać. I dlatego również tutaj pewne rozgraniczenie trzeba zrobić. No proszę Państwa, między, no bo tak zwana prawdziwa wolność to jest umiejętność życia w ograniczeniu i rozwój w sytuacjach trudnych. A tak zwana nieograniczona wolność to jest swawolność. Więc raczej samodyscyplina, proszę Państwa, bo tylko tak wyćwiczysz się w mistrzostwie. Natomiast czyli nie w rozpasaniu, ale w niedosycie człowiek się kształtuje, a wolność zawsze ma tutaj, no. Obojętnie od warunków, wolność myślenia, to tego mu nikt nigdy nie zabierze poza jakimiś ciężkimi chorobami. No, wystarczy sobie poczytać na przykład o cierpieniach styki przy malowaniu panoramy racowickiej w tych koszmarnych warunkach na mrozie. No tak powstają rzeczy wielkie, proszę Państwa. Wolność masz zawsze w głowie, a emocje w sercu i nie zagub tej równowagi. No bo dzisiaj to co? No panuje taka jakby, no nie wiem, taka hipnoza dla przygłupa. Chata wolna, starych nie ma, oj będzie bal, no tak ma się zachowywać. A to jest zatracenie. No we wszystkim, jeżeli przesadzisz z tą dostępnością do narkotyków, bo kiedy się w nie wchodzi, no tak jak opisują ci narkomani, no to jest oszołomienie szczęściem i później się już cały czas tylko szuka tego pierwszego wrażenia, tego dobicia do tego pierwszego punktu takiego wspaniałego i to jest ucieczka od trzeźwienia później. No chociażby ja nawet, no też, no jak to się mówi po polsku, lubiłem sobie wypić. Odstawiłem alkohol, kiedy kas trwał dłużej niż przyjemność związana tam z byciem na rauszu i zabawą. No bo jeśli przyjemność trwa 2 godziny, prawda, a kas 2 dni, no to gdzie sens i logika? No. Proszę. A tutaj to chodzi o rzeczy poważniejsze, bo przetrwanie twoje własne, a nie jakieś malunki nawet patriotyczne. Także proszę Państwa, dorosłość to jest umiejętność i taka prawdziwa wolność, to jest umiejętność rezygnacji z czegoś, do czego masz prawo, umiejętność dzielenia się ze słabszym. Czyni cię wielkim właśnie to, a nie odwrotnie. Pędza zyskiem i zamykanie się na drugiego człowieka, na bliźnich, to jest istota właśnie tej cywilizacji. Czyli kult rzeczy niepotrzebnych, a nawet szkodliwych, taka kultura bibelotów. Można później będzie ją tak oceniać, bo wykopaliska. Bo właśnie tutaj nauczą cię tego, żebyś nie umiał żyć zbiorowo. A kiedy dostaniesz władzę, to niszczysz, a nie rozwijasz tych, którymi rządzisz. No i to jest właśnie te ostatnie 23 lata polityki światowej. Czyli tak w efekcie, bo to już następuje, proszę Państwa, powoli, bo te objawy są, tylko no oczywiście dla bardziej takich, jak to się mówi, sensytywnych organizmów społecznie to jest widoczne. Bo faktycznie ten ich pęd do wywyższania się i do tego właśnie gromadzenia, no zafascynowania tą materią, tym materializmem i
no i tym niszczeniem właściwie tych więzi wspólnotowych, to prowadzi do ośmieszenia ich buty i do ich upadku doprowadzi. Naprawdę. No bo proszę zobaczyć już współczynnik tych samobójstw wśród księży, chociażby. W pewnym sensie to dobrze, że Kościół teraz zostaje tak ośmieszany, który był zawsze taki sprytny, prawda? I odsłaniane są te szubractwa, bo on się umiał chować w tą celebrę i te różne historie. Więc no, ja tu się nie cieszę z samobójstwa żadnego człowieka, bo jeśli... No ale on jest do tego stopnia zagubiony, że rodzice go skierowali na księdza, bo miał tam super być, prawda, moralny i prowadzić. Okazuje się, że przez to, że nie miał kobiety, to stał się pedałem. Później sobie nie umie z tym poradzić i się podpala. I przy grobach rodziców, czyli to jest jakby te 1000 lat zniewolenia chrześcijaństwem, tu jest jakby skoncentrowane. To jest taki jak gdyby, no, w pigułce mamy tutaj tą pokraczność tej antycywilizacji. Dlatego oni już też czują przez swoich agentów, robią nam różne happeningi, prawda, poczynając od Palikota, czy tam takie Pussy Riot, czy Femen na Ukrainie, gdzie tam już ścieli krzyż w miejscu publicznych. No i to od razu mówi, że faktycznie no, trzeba to po prostu powycinać, te wszystkie krzyżyki z miejsc publicznych. Jak mówiłem, na cmentarzach tam niech to sobie stoi, bo to jest symbol jakby przejścia w zaświaty. Ale te krzyżyki przy drogach, na przykład tam, gdzie ktoś zginął, no to jest kompletny absurd. No proszę Państwa, no jak, przecież ludzie umierają w różnych miejscach, w domach, w szpitalach. No jakby te sale szpitalne wyglądały, tam by nie można było wyjść do żadnych, gdyby tam krzyżyk stał w miejscu, gdzie ktoś zmarł. No. Absolutnie to ma być wycięte, no natychmiast, bez dyskusji i obciążać kosztami nawet wyciągnięcia tego krzyża z tej drogi. Ale my musimy do tego dojrzeć, no musimy tak dojrzeć, jak ten, który popełnia samobójstwo, jakiś petylicki, czy leper, czy jakiś ksiądz, który rozumie po prostu już absurdalność, już to, że tak się zapętlił, że już nie ma z tego wyjścia, proszę Państwa. Dlatego mówię, no... to pójdzie coraz dalej. Naprawdę ja nie żartuję, mówiąc, że Tusku to sobie sam kiedyś zrobi, razem tam z jakimiś tam Sheinfeldami czy innymi sukinkotami tam z tej ekipy. No. Ale na chwilę zatrzymajmy się, proszę Państwa, no, przy tej Rosji, bo proszę Państwa, no, to jest potężny kraj, oczywiście zniewolony przez żydowszyznę. No to jest taki 1000 lat, najpiękniejszy kraj świata, najbogatszy i tak, no nie ma jakoś szczęścia. To znaczy, najpierw przez ten carat, później ta paszportyzacja, która była utrzymywana nawet i przez Stalina, którego, jak Państwo wiecie, ja cenię, ale i tam cały czas dzieje się źle. No teraz ten agent BND, Putin i ta cała ekipa, czyli Żyrinowski, Kasparow, ta żydomafia i ci miliarderzy 30-letni, tam Abramowi czy coś takiego, potworzony sztucznie przez żydowszczyznę, jak ona właśnie widać tutaj, jak ona bezkarnie działa, czy Chodorkowski, takie granie, że Putin tam jednego zwalcza, drugiego kocha, no i takie, to jest cały czas takie granie w pici polo, proszę Państwa. No, były przejawy, no bo tam próbowano, nawet ten Janajew, jedyny, który ostatni się jak gdyby zreflektował, czy generał Lebied wcześniej, byli porządni ludzie tam. I to się musi jakoś tam odwrócić, proszę Państwa. No, cerkiew jest taką samą zakałą niszczącą naród rosyjski, tak jak u nas właśnie ten kościół katolicki w tej chwili. No. Czyli no, to jest jedna żydomafia, trzeba to wyciąć, żydowskie gówno po prostu, które tak pływa na wierzchu i balanguje, prawda? Bo trzeba, należy, musi być zebrane przez młodych, no bo kto? No to młodzi muszą po prostu tutaj już to zrozumieć i to naprawić. Bo oczywiście oni cały czas, no jacyś tam Harley'owcy, zloty starych samochodów, wydaj pieniądze niepotrzebnie i dostarcz nerkę tak naprawdę. No to, no, no. I trzeba tu wytworzyć głód zafascynowania się tą łudą, tym szajsem. No,
ja, zgadza się, no proszę Państwa, no przecież myśmy nie odstawali, bo ja pamiętam jeszcze, no nigdzie nie było takiego dźwięku jak ten tuf, 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 tuf Junaka, prawda? To przecież był najpiękniejszy dźwięk na świecie, gdzie tam Harleyowi do tego, no? No ale co, ale władze zakazały, rozumiejąc, że motoryzacja tego typu, czyli ta mała, te motocykle, to są szkodliwe i chociaż był przecież i skuter Osa, i Komar, i szereg innych, które no, powoli by też przechodziły jakieś tam, to jednak tego zaprzestano, no, w dobrym rozumieniu niebezpieczeństwa tego. Bo nasze cele są zupełnie inne, proszę Państwa, no w tej chwili to my już musimy zagospodarować te hotelowce, apartamentowce, które stoją puste i zasiedlenie ich bezdomnymi i tych parafii. To już to powinniśmy robić i tym się zajmować, i o tym rozmawiać tutaj powinniśmy. I to jest ta wolność. Wolność to jest też niezależność od tego, co ci Żyd proponuje. Zainteresowanie się gówno problemami, zajmuj się sprawami poważnymi, a później w obrębie tych gromad będziesz tworzył różne rzeczy wielkie i nikt ci nie zabroni robić jakieś mistrzostwa świata w jakichś rzeczach i rozwijać się. I to właśnie do was młodzi to kieruje, że bądźcie niezależni od tej ułudy i to wy stworzycie przyszłość, tak czy inaczej. Nie tajne służby, armie, prezydenci, jakiś tam Kofi Annan czy ktoś. Ja jestem lepszy od Kofi Annana. Tak samo każdy z was ma powiedzieć, bo oni nic sobą nie reprezentują. Olbrzymie pieniądze są gdzieś wypuszczane w jakieś widowiska absurdalne, które tylko wytracają całą energię ludzką. A wspólnotowość, jeśli ją stworzysz, jeśli zrozumiesz, że to jest no taka podstawowa cecha, to cały czas mówię, no człowiek musi się wychowywać tylko wśród ludzi, musi się rozwijać wśród nich. Dlaczego się odcinasz od tego, co masz tutaj, co znasz, co możesz wesprzeć, ktoś cię wesprze, co możesz rozwinąć? I to tylko jest ta siła oddolna. A świat, co ci proponuje? Świecidełka, śmieci, sam autokratyzm, bezchołowie, niby prawo, Sorosza, Mamona, oszustwa, Ambery Goldy jakieś, finansowanie przez Żydów tego Sukinkota Wałęsę, filmu o nim. No ludzie kochani, no. Jak ty możesz w ogóle pozbywać się tego, co jest dla ciebie najwartościowsze, tego równego startu? Najpierw do tego dąż, stwórz to, a później się dopiero wyróżniaj, ale zaczynaj od równego startu, żądaj tego, a nie żebyś popierał jakieś propagandówki, że 6 miliardów trzeba wymordować ludzkości, bo będzie głód. Głód to oni robią głód. Od 23 lat robią coraz niższy poziom życia w Polsce. A nie jakieś tam hodowcy piesków czy harlejowcy, co zjadą się, przejadą parę metrów i ubiorą się w te dziwaczne skóry i to jest lot jakiś tam, no i nie wiem, bo nam nic nie ma, no nie, nawet sobie nie pogadają jak należy, no. Dlatego trzeba to gówno posprzątać, co pływa na wierzchu i sprawa załatwiona. No proszę Państwa, no jak może być dobrze, skoro taki Balcerowicz czy Kaczmarek ten od funduszy, czy Burowski od tych banków, czy Rada Polityki Pieniężnej, ta cała żydowska kołota jeszcze nie jest w kamieniołomach. No to róbcie tak dalej. Proszę sobie uświadomić, jak są ustawione te struktury i że ten kryzys musi być, proszę Państwa. Bo została ograniczona nieprawdopodobnie dostępność do nawet prostych dóbr Polaków i w tej chwili to kiedyś no to najbiedniejszy mógł sobie na przykład nawet rodzinę odwiedzić raz w roku w całej Polsce, czy bo jakoś nawet tam świadczenie dostał, czy groby rodziny odwiedzić, a w tej chwili wiele rodzin na to nie stać, godnych, które wcale pracują nawet i nie stać na zakup dzieciom podręczników do szkoły, co wtedy to już było takie przypadki, jeden, dwa w klasie może, tam gdzieś ktoś, kto się absolutnie zaniedbywał, jakiś alkoholik czy coś takiego, ale też to było wspierane. No ja pamiętam, przecież ja chodziłem w latach 50., w latach 60. do szkoły. A oni ci zdjęli teraz buty, a powiedzieli, że kajdany ci zdjęli.
i wyjęli ci portfel, więc poczułeś się lżejszy. I dlatego chwalisz tę zasraną wolność. A to tylko specjalna obroża jest nałożona tobie. Ta, którą nazwali wolnością. Czyli to jest właśnie swawolność ona jest. No ale nazwali ją wolnością. I ona, smycz ci taką dali, że ona cię prowadzi tylko do niemoralności, złodziejstwa, kradzieży, narkotyków. I mówią, że to ci wolno, ale nie wolno ci być godnym, nie wolno ci domagać się prawa, nie wolno ci się rozwijać, nie wolno ci się uczyć. Tylko wszystko pozory. Bo wtedy były nakazy, nakaz pracy. Oj, jaką to krzywdę, żebyś dostał nakaz pracy, prawda? Nakaz ubezpieczenia, nakaz emerytury, nakaz lekarza, opieki społecznej. A teraz możesz, wolno ci buntować się na dobro, wmawiać nienawiść do komuny i PRL-u, ale w końcu otworzysz oczy i zobaczysz prawdę. Tylko jak to zrobisz za późno, to zrobisz sobie tak jak Petylicki czy Leper. Ale miejmy nadzieję, że i Tusk. No. Dlatego naucz się rozróżniać wolność i swawolność. I czym jesteś? Czy jesteś tym właśnie szalonym Mustangiem, który gdzieś tam wskoczy w jakiś wykrot i sobie nogę złamie, albo jeszcze sobie gorszego? Czy jesteś człowiekiem godnym i tu masz zawsze wolność i rozwój i mądrość i poczucie więzi z innymi oraz tym, że ludzkość nie da się zniszczyć przez jakichś łachmytów, którzy gonią tylko za pożądliwością, zyskiem i fałszem.